we wrześniu 2016 roku w Białym Stoku odbędzie się niezwykłe wydarzenie nie tylko dla dla dyrygentów, ale także dla wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani dyrygenturą. Jest to konkurs dyrygencki dla młodych dyrygentów, słynny konkurs dyrygencki to już jest jego szósta, szósta edycja. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w tym konkursie i do obserwowania poczynań młodych, młodych dyrygentów. Drygenci, po pierwsze, nawet jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach, mają, mają rzadką możliwość spotkania fantastycznej orkiestry, orkiestry zawodowej, z którą mogą spróbować. Pomuzykować. To jest niesamowita historia, ponieważ proces kształcenia drygentów to jest przede wszystkim kształcenie z fortepianem bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, ale również konkursy są istotne z tego powodu, że dają nam możliwość spróbowania naszych sił i porównania się z naszymi kolegami również tak zwanego networkingu czyli, czyli poznania. Innych dyrygentów, poznania, jak, jak ta muzyka jest tworzona w, innej, w innych częściach świata, czy też w innych częściach Polski. Właściwie w dzisiejszych czasach muzyk, który myśli o jakiejkolwiek karierze, nie tylko o dyrygent, ale każdy, każdy muzyk, który chce być muzykiem zawodowym, musi przez ten proces konkursów przejść. Nie wszyscy, nie wszyscy dyrygenci nadają się do tego, nie, nie każdy jest zwierzęciem konkursowym, ale Polecam, żeby, żeby takie doświadczenie sobie zafundować.